Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Patryk. Dziś będziemy zdejmować miseczki i zakładać poidło. Tutaj już im walnęło królikom i wywalają to wszystko. Coś jej odwala, tam jakieś dziury kopie, no także przekopuje. O, tutaj Wojtek sobie sianko podjada. No i wyszła taka głupia sytuacja, no bo pan po roku czasu przyjechał z samcem, że to miała być samica, i mi go oddał. Akurat ten tata przyjął, w sumie w ogóle nie wiem, po co go przyjąłem, no ale już mam kupca. Ale jest najgorsze jest to, że on za tego królika chce 4 samice młode z rodowodem, także nieźle, ale pewnie dostanie królika za królika i tyle, no bo to jest takie jakby chore trochę, że za jednego królika chce 4, właśnie nie wiem, czy to jest mieszaniec, ten z mieszańcu, bo on taki trochę mały, ale też jest ładny. No, tutaj ta szopuklina, kurde, nie ma kupca na nią, chyba będę musiał dla siebie zabić. Tutaj samczyk termonski, kukurydzkę je, wypadł, do przodu, wejdź. Ta w ogóle tutaj zaczęła odwalać, jakąś górkę nanosiła. Nie wiem, co ona tutaj wyrabia. Muszę wykotniki podstawiać niedługo, za jakiś tydzień dla tych dwóch. Zobaczymy. No, dobra. Także zaczynam chyba zdejmować poidełka. Miski, poidełka mam wymyte w zmywarce. Już sobie tam wszystko pokompletowałem. I te zakrywki też dałem. Tutaj dałem mu wcześniej już poidełko, bo on maczał sobie ryjek w tym. W wodzie zaczął maczać i cały był mokry. Dobra, zobaczymy, co tutaj się dzieje. No, tutaj też jakieś dołki kupię, samiczka, różne rzeczy. No tutaj na razie nic jeszcze, bo ona była ostatnia. Coś wiaterek powiewa trochę, nawet i bardzo. Dobra, zaczynamy. No i dobra, tutaj wszystko pozdejmowane. Patrzę, że tutaj o, nie lata, także zaraz muszę to tam przybić popniaczka gwoździa. No tutaj o, a tutaj nie, tutaj dobrze jest, tylko tutaj. No, ogólnie to też planuję nową klatkę, czterokomorową pewnie, 4 albo 6, jeszcze pomyślę, czy nie lepiej, pewnie lepiej 6 by było, no nie, no jeszcze zobaczę, jak to będzie. No, tutaj jakiś, no, żeby było trzeba ją wyczesać, no ale dobra. Teraz tutaj, może też jakoś niedługo, trochę po ten, wziąć miotkę i, i te pajęczyny, spokojnie króliczek, i te pajęczyny pościągać, bo tutaj jest masakra. No nie bój się, nie bój. Dobra. Mam dwie te, czekajcie, tutaj coś mi nie wychodzi. Nie, tu są 3, dobra. Ale powinno być. A nie, dobrze, 3, tak. Dobra, jeszcze tutaj odcinam i lecimy po poidełka. Dobra, także już mam tutaj obrwane. Także to jest takie, czekajcie, takie o. Ale założyć się da, nie daje się żadno, nic z dachu. O, nie w ogóle, także zaczynamy zakładać. Dobra, ja tutaj już zamontowałem wszystko, to też nalałem. Widzę, że królik pił z kulkowego i nie pił nigdy z miseczki, bo nie napił się nic z miseczki od wczoraj. A tutaj jak ten, to tak dziwnie ten lizą i ten, ale on się zaraz powinien nauczyć. Tutaj te worki muszę pozdejmować.
tak brzydko wygląda. Dobra, a zanim ja tu wody naniosę tą banieczką, to trochę minie. No i już są pierwsi testerzy. No nie umieją z tego pić, także. I tutaj samczyk Stefan, nie? No. A to nie wiem, już nie pamiętam, czy one piły. Tamtego właściciela z tych pojedą chyba on kulkowe miał. Ty co? Wody. Zaraz się nauczysz. Dobra, on się z biegiem czasu nauczy pić. Tutaj mi się rozlało, ale pije. Dobra. Chyba widzimy się potem, bo teraz jeszcze mam jedną lekcję. Potem coś powiem o ziołach, jak króliki jedzą. I może przejdziemy się też na koniczynę, bo od jesieni praktycznie tam nie byłem i nie patrzyłem, co tam się dzieje. Czy zalało, czy nie. Także widzimy się potem. Mamy już rano, wtorek. Już zadałem królikom ziółka, granulacik i owies. Króliki wcinają jak nic normalnie. Jeszcze tak nie jadły. No i dobrze. No, dzisiaj nie zamarzły. Pojdła. Nie zamarzło pojedło, ale był przymrozek. Tutaj Wojtek. Wojtek. Już są króliki poszczepione. Dzisiaj będę odrobaczał, bo dwie doby trzeba poczekać. Już nie będę szedł na tą kończynę, bo te, które zająłem się pracą, w sumie trzy drzewie i już nie poszłem. A wstawię to na wieczór dzisiaj chyba. O, tutaj ta samiczka. Woda ładnie leci. No, dobra. Także to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Także jak wam się odcinek spodobał, zostać łapką w górę, komentarz z subskrypcją, z znaczkiem. Nara, trzymajcie się, cześć.